top 10 youtuberów, którzy zostali zbanowani. LiveSphere był to ogromny kanał, ponieważ zbierał ponad 120 milionów wyświetleń miesięcznie. Więc żeby wam to jakoś uświadomić, jak ogromna jest ta liczba, na przykład Freeze w ostatnim miesiącu zrobił tylko 40 milionów wyświetleń. Ale może dlatego, że nie robi daily, czyli codziennie odcinków. Ale tak czy inaczej, ten youtuber miał ogromną dramę, dlatego że się znęcał. I wiele youtuberów to komentowało, a najbardziej znanym youtuberem był youtuber o nazwie H3H3. I ten kanał ma aktualnie ponad 6 milionów subskrypcji. I to wyglądało tak, że Leafy nagrał film, gdzie mówi różne głupoty, a następnie stworzył odpowiedź na filmy innych youtuberów, którzy odnieśli się do jego poprzedniego filmu, nie odniósł się on tam do chyba żadnego punktu, jaki przygotowali na niego inni. Jak się później okazało, ludzie go za to znienawidzili i jego wyświetlenia drastycznie zaczęły spadać, bo już w 2018 roku miał ledwo 6 milionów wyświetleń na miesiąc, a kilka tygodni temu znowu dostał bana i nie ma jego kanału na YouTubie. A są filmy odnośnie tego tematu nawet sprzed 2 tygodni, więc sprawa jest dosyć świeża. Kanał Masno. Ludzie mówią, że kanał Masno został zbanowany najprawdopodobniej za naruszenie regulaminu YouTube'a. Ale to nie jest prawda, bo nic takiego nie zrobili, a ich kanał został zbanowany automatycznie przez bota YouTube'a. O tej sprawie mało co wiadomo, a trudno znaleźć wiarygodne źródło informacji. Ale w końcu mi się udało, bo Boxdel wrzucił film na swój kanał, gdzie wszystko zostało wyjaśnione. I mniej więcej w tym filmie dowiadujemy się, że kanał Masto nie został usunięty przez twórców tego kanału, a został on zbanowany przez bota. I kanał ten został zbanowany, ponieważ Rafonix znajduje się na czarnej liście YouTube'a. Tutaj macie urywki z tego filmu, co się działo. Link także jest w opisie. No. Masto zostało zbanowane. Masno zostało zbanowane. Nie zostało usunięte, to jest ważne. To jest bardzo ważne dla mnie, żebyście wiedzieli od początku. Czemu zdecydowaliśmy się na to, żeby zakończyć projekt? Nikt nie zdecydował się na to, żeby ten projekt zakończyć, tylko YouTube zbanował ten kanał. Dlaczego? No ponieważ Masny Ted, a.k.a. Rafonix, jest na czarnej liście YouTube'a i ma bana wizerunkowego. Dlaczego po takim czasie zbanowano ani szybciej? Nie wiemy. Tego nie wiemy, nie dowiemy się. Podejrzewamy, że YouTube wiedział, ale nie wiedział, co z tym zrobić. No teraz już jakby podjął decyzję, jest nowy rok, więc po prostu zrobił czysto. Pewno jest to przykre, ale z drugiej strony no coś się kończy, coś się zaczyna. My się nie będziemy poddawać, bo ja nie jestem z tych, którzy nie wiem, rzucą nagle wszystko w pizdu i... Tak, była przerwa, od tego nie odnosiliśmy się do niczego, dlatego że chcieliśmy się przygotować na 100%, nie podawać żadnych głupich informacji i wróżyć z fusów, tylko czekaliśmy tak naprawdę do... aż zapadnie klamka do ostatniego momentu, no i tak się stało, już wiemy, że Masno nie zostanie odbanowane, więc na odpowiedź co z Masno, Masno zostało zbanowane. Czyli żaden z członków nie zdecydował o tym, że to będzie koniec projektu, a na skutek tego, że ich kanał został zbanowany, byli zmuszeni zamknąć projekt. Aveliam. W skrócie została ona wyrzucona z YouTube'a z wielkim hukiem. Nawet Lives Here nagrał o niej aż 2 filmy i tłumaczenie tego tytułu wyświetla wam się teraz na ekranie. YouTube już od bardzo dawna chciał jej dać bana, ale jej widzowie bronili jej prawa do mówienia. Kiedy jej kanał został usunięty, widzowie mieli pobrane jej wszystkie filmy i zaczęli wrzucać je dosłownie wszędzie, przez co internet został zalany falą jej usuniętych filmów. I głównie jej filmy udostępniali ludzie, popierający jej poglądy na temat nazizmu i feminizmu. Ogólnie w tym filmie nie będę tłumaczył, czego dotyczył jej kanał, bo równie dobrze możecie się sami domyślić. Tommy Lehren. Od razu mówię, że to nie jest facet, tylko to jest dziewczyna. Jej kanał został usunięty z naruszenia wytycznych YouTube'a. I według YouTube'a jej kanał został usunięty za oszukańcze praktyki, spamowanie i treści wprowadzające w błąd. Jak zwykle nie ma o niej za dużo informacji, ale jej fani twierdzą, że dostała ona bana na skutek cenzury politycznej. Nie wiadomo dokładnie, czy to jest prawda, ponieważ nie można ocenić, jak bardzo kontrowersyjne filmy jej były. Wiele osób oskarżyło ją o rasizm. Wiele osób także uważa, że ma ona tendencję narzekania, ale nie sądzę, aby to był powód bana. Podsumowując, są teorie o tym, że rządowi nie podobał się jej kanał. Na skutek cenzury politycznej jej kanał został usunięty. Ale ile w tym jest prawdy, no niestety nie wiadomo. Daddy O5. Jak wiecie, w moich kompilacjach youtuberów znajdują się nie tylko polskie kanały, ale także angielski. I właśnie ten kanał, Daddy O5, nie jest polskim kanałem. Był to kanał należący do taty, a właściwie na jego kanale występowała cała jego rodzina. Cały content tego kanału opierał się na tym, że cała rodzina robiła sobie nawzajem niemiłe pranki. Jego kanał robił spoko wyświetlenia. Na niektórych filmach miał ponad 50 tysięcy wyświetleń. Wiem, pewnie ten mój film, co teraz nagrywam, pewnie już po pierwszym dniu będzie miał ponad 50 tysięcy, ale wróćmy już do tematu. Ludzie pisali w komentarzach, że dzieci są maltretowane, bo tak wyglądały.
Ponadto filmy te pokazywały, że dzieci krzyczą i płaczą. Ale niektórzy widzowie wstawiali post na Twitterze, że niszczy tym dzieciom psychikę. Sprawa zakończyła się tak, że rodzice zostali skazani w zawieszeniu na aż 5 lat za zaniedbywanie dzieci. Dzieci zostało przeniesione do biologicznej mamy, która się nimi zaopiekowała. Kanał rozwijał się bardzo szybko, ale od ponad roku został zbanowany. Jeżeli myślicie, że wszystko widzieliście w internecie, to niestety muszę wam powiedzieć, że nie widzieliście tego. Oto kanał nazwany Kameraman. Nie zgadnijcie, co jest na tym kanale. I ten youtuber jest naprawdę legendą, bo jeżeli zobaczycie jego filmy, to one są tak cringe'owe, że nie będziecie mogli nawet wytrzymać. Podchodził on do przypadkowych ludzi i ich filmował. Nawet po tym, jak oni ich prosili, aby tego nie robił. Ludziom się podobało to, że inni są wściekli i się gniewają oraz próbują sprawić, aby kameraman ich nie filmował. Wbrew pozorom, ludzie w części przypadków nie interesowało to, czy ktoś ich nagrywa, czy też nie. Byli po prostu neutralnie nastawieni do kameramana. Tylko nieliczni byli bardzo źli, ale po pewnym czasie YouTube zauważył, że nie wszystkim się to podoba i dał tej osobie strajka na cały kanał, czyli takie ostrzeżenie. Historia się tak zakończyła, że kanał o dziwo nie dostał bana, a usunął wszystkie filmy. YouTube nie ma się do czego teraz przyczepić. Ten kanał ma dosyć dziwną nazwę, bo jego nazwa kanału to Boots Smash for Crashing. Jeżeli się nie znacie na angielskim, to przetłumaczę wam tą całą nazwę. Buty stworzone do miażdżenia. Na jego kanale znajdowały się filmy, jak sama nazwa kanału mówi, gdzie miażdży i depcze przypadkowe przedmioty. I taki content bardzo się spodobał innym ludziom, ponieważ było to po prostu satysfakcjonujące. Teraz zapewne większość z was pomyśli, że nie ma w tym nic złego, bo czym ten kanał mógł zasłużyć na bana? On po prostu depcze po różnych rzeczach. Ten youtuber nie robił nic złego ani szkodliwego, ale nie do końca, ponieważ miał drugi kanał o nazwie But, gdzie skakał na małe żyjątka. Widzą, jak i YouTube'owi bardzo się to nie spodobało. Na szczęście ten gościu już dostał bana i nikogo już nie skrzywdzi. W Stanach Zjednoczonych takie rzeczy są nielegalne. Nie wiem, czy ten gościu poszedł do więzienia, ale na pewno dostał bana na swoim kanale YouTube. Teraz opowiem wam o youtuberze, który się nie zgodził na dostanie bana. I tak, dobrze słyszeliście. Ten youtuber się tym nie zgadza i nie jest on taki jak inny. Jak podaje źródło, został on zbanowany 0,5 razy. Musiałem to rozszyfrować, aż w końcu dowiedziałem się, że został on zbanowany aż 6 razy. Gdy został zbanowany z YouTube'a, przeniósł się na Twitcha. Ale tam też został zbanowany, więc przeniósł się na Hitboxa. Ale uwaga, nie zgadnijcie, tam też został zbanowany. Pewnie większość z was już by się poddała, ale nie on. Bo on przeniósł się znowu na YouTube Gaming i później wszystko od nowa. A jego kanał na YouTube'a znowu został zbanowany kilka miesięcy później. Pewnie zastanawiacie się, co on takiego robił, że wszystkie serwisy społecznościowe tak szybko go banowały. Otóż publikował on wulgarne treści, które mogły być szybko wyłapywane przez algorytmy i banowane. Shirako. W 2018 roku kanał Shirako był całkowicie poświęcony grom. Na logiko był to kanał związany z gamingiem. Taki kanał jak RoxMB czy Dokness, tylko nie o Minecrafcie. Wydawać by się mogło, że jeżeli kanał był o grach, to nic mu się nie powinno stać. Otóż nie, ponieważ on został zamknięty z powodu kontrowersyjnego filmu. Kojarzycie tą grę Red Dead Redemption 2? Jest to gra z super zaawansowaną grafiką, która pali komputery. No może nie dosłownie, ale gra ta miała tak piękną grafikę, że mało która karta graficzna mogłaby uciągnąć tą grę na wysokich ustawieniach. Tak czy inaczej, Shirako miał wystarczający komputer, aby uruchomić tą grę. To co teraz powiem będzie naprawdę ważne, ponieważ ta gra opierała się m.in. na Starym Zachodzie. I to będzie najlepsze, słuchajcie tego. W jednym konkretnym klipie Shirako spotkał postać, która przekonywała go, aby zagłosował on na prawa kobiet. I po tym jak ta postać to wypowiedziała, główny bohater, prawdopodobnie, bo ja też się nie znam na tej grze, sam bez ingerencji człowieka zaatakował tą postać. Nie uwierzysz, za to Shirako dostał bana. Była to tylko gra wideo, a nie prawdziwe życie. Na szczęście jego kanał został szybko przywrócony, ale sam fakt, że taka sytuacja miała miejsce, mrozi krew w żyłach. Stranger Than Fiction News. Tak się nazywa ten kanał. Nie pytajcie mnie, kto wymyśla te nazwy, bo ja naprawdę nie wiem. Bo są mega dziwne, ale dobra, lecimy. Kanał pewnego czasu miał ponad 150 tysięcy subskrybentów i w tłumaczeniu na polskie to dziwniejsze niż fikcyjne wiadomości, czyli Stranger Than Fiction News. Został zbanowany z YouTube'a za to, że próbował walczyć z witrynami z fałszywymi wiadomościami, ale to nie jest najlepsze, bo najlepsze zobaczcie dopiero za chwilę. Wiele fejkowych portali z newsami zostało zbanowanych przez ten kanał, a ten kanał, jakby to powiedzieć, sam był jednym z takich fejkowych portali i niszczył sobie konkurencję. Jeżeli nie wierzycie, to oto dowód. Ten kanał został oskarżony o fałszowanie informacji, a sam banował za to innych twórców.
i pod koniec swojej kariery kanał nie tylko został zbanowany z YouTube'a, ale także i z Facebooka. To dało dużo pytań, co w internecie z wolnością słowa, ponieważ z jednej strony ludzie się kłócą o to, że wszystko powinno być dozwolone, a inni z drugiej strony mówią, że przez takie fałszowanie informacji ludzie są źle poinformowani. Bombards a Boy Language jest to następny kanał, który został zbanowany z YouTube'a. Kanał ten miał 260 tysięcy subskrybentów. Kanał publikował filmy analizujące język ciała ludzi w wiadomościach. Jeżeli nie wiecie, co to jest język ciała, jest to to samo, co mowa ciała. Czyli na przykład, jeżeli się stresujecie, to widać to. Wasze ciało inaczej reaguje, jeżeli jesteście pewni siebie. To też inaczej się zachowujecie. W pewnym momencie sprawa doszła do polityków, że jakiś kanał ich rozszyfrowywuje. Kanał został usunięty, a następnie szybko przywrócony. Niestety bez możliwości zarabiania. To by było dzisiaj na tyle. Łapka w górę, komentarz, subskrypcja i wbijajcie na Discorda. Elo! Masny kurwa, blen!